drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego z Matką Generalną i wspólnotą służebnic Najświętszego Serca Jezusa, umiłowani bracia i siostry. Na dzisiejsze zgromadzenie w Samborze, nasze dzisiejsze zgromadzenie w Samborze staje się wielkim dziękczynieniem za osobę świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a nade wszystko założyciela Zgromadzenia Sióstr Sercanek, niosących w każdym czasie i miejscu swej obecności zawołanie: chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Jesteśmy dzisiaj w Samborze, ponieważ początki drogi kapłańskiej świętego Józefa Sebastiana Pelczara tutaj się zaczęły. I to tutaj odkrywał swoje talenty jako znakomity spowiednik, przyjaciel młodzieży oraz oparcie dla chorych i ubogich. Stąd też wyruszył na studia do Rzymu, a po ich zakończeniu powrócił na tę ziemię, tym razem do Wójtowicz, jednej z najbiedniejszych i najbardziej zaniedbanych parafii. Był to trudny teren pracy dla kapłana, gdyż wierni stronili od Kościoła i sakramentu. Uznał więc, że pracę należało zaczynać od dzieci, w nadziei, że być może przyniesie ona owoc w ich dorosłym życiu. Stał się dla tej ziemi siewcą Bożej mądrości i głosem wzywającym do przemiany sposobu życia, do odkrywania drogi wiary. Dlatego dobrym wyborem na dziękczynną modlitwę jest Kościół w Samborze, bo to tutaj młody ksiądz Pelczar po święceniach wielokroć stawał przy ołtarzu do sprawowania mszy świętej, zasiadał w konfesjonale, by jednać ludzi z Bogiem, błogosławił małżeństwa, chrzcił dzieci i prosił miłosiernego Boga o wieczny pokój dla zmarłych parafian. Dzisiaj, w setną rocznicę jego śmierci, wpatrujemy się w jego postać i wzywamy jego wstawiennictwa przed Bogiem za nami, którzy kroczymy po drogach życia i potrzebujemy nie tylko wzoru do naśladowania, ale również opieki w wytrwałym realizowaniu drogi wiary. Tej opieki możemy i powinniśmy oczekiwać od świętych, do których zaliczony został biskup Józef Sebastian Pelczar. Święty duszpasterz Sambora i Wojutycz, święty biskup Kościoła Przemyskiego, którego część po zawieruchach wojennych i czasach prześladowania komunistycznego włączona została do archidiecezji lwowskiej. Możemy zatem i powinniśmy być wdzięczni za duchową opiekę świętemu Józefowi Pelczarowi i fakcie, że ten samborski kościół był zawsze otwarty dostrzegać jego działanie. Umiłowani bracia i siostry, zastanawiałem się, czym po 100 latach od swej śmierci może nas zachwycić święty Józef Sebastian Pelczar. Czego dzisiaj może nas nauczyć? Święty żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Aby dać odpowiedź, zagłębiamy się w liturgię słowa, a szczególnie w zaproszenie, jakie kieruje do nas Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Mądrość tych Jezusowych słów
jest zawsze aktualna i potrzebna. Prowadziła przed laty biskupa Pelczara. Prowadzi również nas, nadając kierunek naszym pragnieniom, potrzebom i oczekiwaniom. Mądrość ta odkrywa się przed nami na gruncie wiary, o czym pisał święty Józef Sebastian Pelczar. Wiara niech stanie się dla Ciebie tym, czym jest dusza dla ciała. Niech przenika Twoje władze i ożywia wszystkie Twoje sprawy, abyś stał się, o ile człowiek może, podobnym do Chrystusa, aby spełniło się na Tobie słowa apostoła. Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Gdy pisał te słowa i je głosił, wiedział doskonale, że takie oblicze powinno mieć nasze chrześcijaństwo. Zatem nasuwa się wniosek, że wiara staje się dla nas drogą, po której idziemy do Jezusa. Wiara staje się dla nas pokrzepieniem, gdy zalęknieni, wystraszeni i zagubieni jesteśmy. Wiara jest dla nas ukojeniem i uspokojeniem towarzyszących nam obaw. Dlatego też w życiu świętego biskupa Pelczara chrześcijaństwo miało oblicze Jezusa, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Może dlatego, odkrywając potrzebę ukazania miłującego oblicza Jezusa, założył zgromadzenie służebnic Najświętszego Serca Jezusa, aby poprzez posługę wobec potrzebujących rozlewała się na świat miłość serca Jezusowego, aby wiara żyła dobrymi uczynkami, bo to one ją ożywiają, aby realizowane było zaproszenie z dzisiejszej Ewangelii. Sam zresztą mówił: nie masz bowiem większego szczęścia na ziemi, jak być przedmiotem miłości najmiłościwszego serca. Gdy tę miłość posiadamy, za nic mamy wszelkie walki i bóle życia, bo ona jest dla nas wszystkim. Można zatem po 100 latach od Jego narodzin dla nieba podkreślić i na nowo ukazać ważny rys świętego Sebastiana Pelczara, potrzebny wówczas i jakże potrzebny dzisiaj, a mianowicie zakochanie się w miłości. On zakochał się w Bogu, który jest miłością. To zakochanie się w Bogu pozwoliło mu za świętym Tymoteuszem powtarzać: zaklinam Cię wobec Boga i Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się i na Jego Królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Święty Jan Paweł II w Rzeszowie podczas beatyfikacji powiedział: oto człowiek, który spełniał wolę Boga. Nie tylko mówił: Panie, Panie, ale spełniał wolę Ojca, tak jak tę wolę objawił nam Jezus Chrystus, jak ukazał ją swoim własnym życiem i swą Ewangelią. Tę papieską myśl potwierdza sam święty Józef Sebastian, gdy wyznaje:
Było gorącym moim pragnieniem służyć Bogu także piórem i podzielić się tym, co jako kapłan i biskup poznałem i czego jako profesor w Przemyślu i Krakowie uczyłem, aby w ten sposób zużytkować wszystkie dary wzięte od Boga i nawet po śmierci być ludziom użyteczny. Dlatego dewizą jego życia stało się zawołanie: wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez niepokalane ręce Najświętszej Maryi Panny. A treścią stało się zawierzenie siebie, całego swego życia i posługi Chrystusowi przez Maryję. Święty Jan Paweł II, wynosząc do chwały ołtarze biskupa Sebastiana Pelczara, tłumaczył, że on to zawierzenie rozumiał jako swoje oddanie się Chrystusowi i jako odpowiedź na Jego miłość, jaką zawarł i objawił w sakramencie Eucharystii. Papież przywołał fragment z wypowiedzi biskupa Pelczara, w którym czytamy: zdumienie musi ogarnąć każdego, gdy pomyśli, że Pan Jezus, mając odejść do Ojca na tron chwały, został z ludźmi na ziemi. Miłość Jego wynalazła ten cud cudów, ustanawiając Najświętszy Sakrament. Innym razem mówił: miłość łączy duszę z Chrystusem i każe jej nie tylko iść za Nim wiernie i wpatrywać się w Jego oblicze, ale wprowadza ją do przybytku Jego serca, bo wzrok miłości głębiej wnika niż wzrok wiary. Czy dzisiaj nie potrzeba nam takiego odkrywania wiary i takiego jej głoszenia? Oczywiście, że potrzeba. I to jest nauka świętego biskupa, który znowu przemawia i przypomina nam potrzebę zjednoczenia naszych myśli z myślami Boga, naszych słów ze słowami Boga i naszych czynów z czynami Boga. Ta pełna mądrości i troski myśl niech pozostanie z nami, byśmy dobro życia budowali na wartościach stałych i niezmiennych, na Bożych wartościach, które nie mamią i nie zwodzą, ale są trwałym fundamentem, który przetrwa wiele burz i nawałnic. Przetrwa również czas wojennego strachu i poprowadzi ku pokojowi. Kochani bracia i siostry, tych kilka spojrzeń to zaledwie kropla z całego morza mądrości, jaką pozostawił święty Józef Sebastian Pelczar. Warto z tej mądrości czerpać i uczyć się od niej prawości życia, abyśmy dobrem zwyciężali i prawdę głosili. Święty Jan Chryzostom powiada: jak okręt bez sterów i kotwicy jest igraszką wiatrów, tak naszym rozumem miotają błędne myśli bez kotwicy wiary. Niech dla nas kotwicą wiary będzie postawa świętego Józefa Sebastiana Pelczara, którą podczas pogrzebu tak przedstawiono. Łączył zmarły biskup Przemyski w swojej osobie najpiękniejsze tego episkopatu przymioty i talenty, a więc niestrudzoną gorliwość pasterską, ducha inicjatywy z energią w działanie złączoną, światłość wielkiej nauki i bodaj czy nie większą jeszcze świętość cnoty, nade wszystko zaś świecił wzorem i przykładem wyjątkowej pracy i iście młodzieńczym w niej zapałem. Zatem bądźmy podobni do Niego. On nie zmarnował życia, to i my nie zmarnujmy. On wytrwał do końca, to i my wytrwajmy. Amen.
wiemy.